does. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Cześć wszystkim. Ja testuję Golfa. Golf jest na dworcu trzydrzwiowym w kolorze niebieskim oraz w dość nietypowej wersji. Wiadomo, Golf jest samochodem globalnym, kupują go wszyscy od Meksyku po Chiny. Golf został zaprojektowany tak, aby podobać się każdemu, więc tutaj sylwetka jest bardzo zachowawcza. Moim zdaniem można, podobnie jak to było w Skodzie, podobnie można w Volkswagenie dokupić sobie różnego rodzaju ciekawsze wersje, które sprawiają, że Golf nie jest nudny. A więc niedawno była taka reklama w telewizji: jest mi bardzo ży z danego procenta piwa. Dzisiaj Skodziarzowi jest bardzo r, więc dzisiaj jest mi bardzo r z powodu, że jadę Golfem R. Jeżeli dla kogoś Golf GTI to za mało, ma jeszcze taką możliwość, Volkswagen ma w swoim portfolio Golfa R. Jeden z najmocniejszych hatchbacków w tej chwili na rynku. Seryjnie ma on około 300 koni. Wiadomo, Volkswagen nie trzymają serii, więc jak hamujemy seryjnego Golfa R, wychodzi około 310-313 koni. Nasz egzemplarz ma okrągłość 400 koni, jest na stage'u drugim. Dlaczego? Przygotowany samochód jest przez firmę Jettronic z Wrocławia. Jeden chyba z najstarszych, najstarszy zakład tunerski we Wrocławiu. Firma z doświadczeniami, z wieloletnią tradycją. W tym przypadku jest to 400 koni, jest to bezpieczna moc do tego silnika. Po wprowadzeniu kilku modyfikacji, które sprawiają, że ta moc jest rozwijana od samego dołu po górny zakres obrotomierza. I tak się może wspomogę jeszcze tutaj moją ściągawką, jeżeli chodzi o parametry tego samochodu. Przede wszystkim mam tutaj wydajniejszy intercooler firmy Forge. Poza tym coś, co zwraca naszą uwagę zarówno akustycznie, jak i wizualnie, czyli jest wydech od początku, spod samej maski, aż do końca. Jest przygotowany wydech przez MG Motorsport z regulacją klap, zarówno czy jesteś na trybie Comfort, na trybie Eco, bądź na trybie, akurat w Volkswagenie, to tryb Race. Tak się nam układają klapy, żeby nasze uszy miały zawsze piękne brzmienie. W trybie komfortowym wydech tylko troszkę bulgocze, nie jest uciążliwy. W trybie sportowym jest bardzo przyjemny i radio jest absolutnie tu zbędne. Modyfikacje, to mamy tutaj downpipe z katalizatorem, który ma wysoki przepływ, dzięki czemu Golf spełnia wszystkie normy emisji spalin nad autem w pełni ekologicznym, czyli nie przyczynia się do powstawania smogu. Jest to skrzynia biegu DSG, sześciobiegowa, czyli ta skrzynia mocniejsza. Siódemka jest siedmiobiegowa skrzynia, skrzynią troszeczkę mniej podatną na modyfikacje. Tutaj jest również opakowanie skrzyni biegu zmienione. Następnie, z samych osiągów stricte nie sprawdzałem, ponieważ mamy opony zimowe, mamy warunki no nieprzyjazne do jakiejś tutaj weryfikacji tego, co hamownia pokazała, ale właściwie samochodu auto sprawdzał RaceLogiciem i na letnich oponach przy dobrej trakcji spin do 100 na godzinę zajmuje nam 3,9 sekundy, czyli bardzo szybko. 100-200 mamy czas 9,5 sekundy, 1,4 mili jest to czas 11,9 sekundy. Czyli naprawdę czasy, których nie powstydziłoby się niejedno, naprawdę bardzo sportowe auto. Możemy modyfikować różne samochody seryjne, tak samo jeżeli mamy auto seryjne, mamy na nim gwarancję. Jest taka możliwość jak Stage Pół, czyli Stage 05. Zachowuje to również w ten czas auto nie traci gwarancji, mamy podniesioną moc, podniesione newtonometry, ale auto nie traci gwarancji, więc to jest coś dla kogoś, kto boi się o gwarancję. Następnie stage pierwszy, stage drugi, kolejne stage wiążą się z różnymi modyfikacjami, czy interkulera, czy turbiny, a więc w tej wersji
520 Nm momentu obrotowego, połączenie z napędem 4Motion i skrzynią DSG jest to połączenie idealne, które pozwala nam na naprawdę stały uśmiech bądź stały banan na twarzy. Jeżeli chodzi o wyposażenie samochodu, jest to tak naprawdę chyba wersja Highline, czyli tutaj wszystko co można było dobrać, jedyne co zauważyłem, czego może nie być w tym samochodzie, jak nie ma szklanego dachu, ale jest czarna podsofitka, co kompletnie gryzłoby się ze szklanym dachem, więc dla mnie czarna podsofitka tak, szklany dach niekoniecznie, tylko nam zwiększa wagę. Poza tym wyposażenie kompletne w samochodzie, czyli dwustrefowa klimatyzacja, również nawiewy na tylny rząd siedzeń. Oczywiście fotele podgrzewane, tutaj potężny system rozbudowany multimedialny z nawigacją, znany z koncernu Volkswagena, duży ekran, bardzo przejrzysty, wiadomo tutaj mistrz ergonomii jest to Volkswagen. Kierownica, za chwilę pokażę Wam jeszcze inne ujęcie, ale kierownica jest spłaszczona u dołu, cienka, obszyta białą nicią, bardzo pewnie leży w dłoni. Ma potężne przestrzenie między kołem kierownicy, a jakby samym tym tutaj centrum osią kierownicy z poduszką powierzchowną. Sprawia to wrażenie tego, że ta kierownica to troszkę wygląda jak w Audi R8, co mi się bardzo podoba. Spłaszczona ku dołu ze zlogiem R, żebyście pamiętali, że nie jedziemy zwykłym Golfem, nie jedziemy też Golfem GTI, tylko jedziemy Golfem R. Golf R, za tym idzie, musi mruczeć. Nasz egzemplarz mruczy. Poza tym z wyposażenia, auto ma kompletny pakiet LED-owy. LEDy są dosłownie wszędzie, począwszy od podświetlenia konsoli centralnej, również tutaj podświetlenie ambientowe kierujące się na tunel środkowy. W drzwiach są również paski ambientowe niebieskie. Niebieskie jest taki kolor zarezerwowany dla Golfa R. Wskazówki również są niebieskie. Poza tym z takich niebieskich jeszcze elementów na pewno niebieskie logo R na zaciskach hamulcowych, logo R na klapie oraz dwa loga R na błotnikach oraz również z przodu na grillu, które przypominają, że nie jest to jednak zwykły Volkswagen. Poza tym, co my tu jeszcze mamy? Mamy całą masę asystentów. Mamy Lane Assist, mamy Front Assist i wszystkich asystentów bezpieczeństwa, które możemy dopostawić sobie w Volkswagena. Również mamy światła automatyczne, światła BI ksenonowe z LED-owymi światłami dziennymi w takie ładne kształty liter U, podwójne litery U z przodu oraz z tyłu takie wściekłe spojrzenie Hansa, projektanta. Bardzo ładnie lampy wyglądają w nocy. Poszczególne LEDy idealnie się wyróżniają, są tak mocne, że mieliśmy problem ze zrobieniem ostrych, idealnych zdjęć. Daliśmy radę jednak. Jeżeli chodzi jeszcze o światła, światła mają również opcję automatyczną, czyli jesteśmy po zmroku. Samą częścią tam mijania jesteśmy w trybie auto. Dajemy dźwigienkę od siebie, podobnie jak to było w Superbie. Tak samo tutaj światła wykrywałem auto naprzeciwka. Odcinają linię światła, widząc jakiś samochód, który nas mija. Dzięki czemu my widzimy kompletnie oświetlone prawą część jezdni, a nikogo innego z boku nie oślepiamy. Bardzo fajna opcja, wygodna opcja do jazdy poza miastem. Jesteśmy w tej chwili w trybie normal, czyli samochód jest takim samochodem typowo normalnym, jak mówi sam tryb normal, nie wyróżniającym się z tłumu Golfem. Zawieszenie nawet w tym trybie jest sztywne, jest to takie zawieszenie, które jest komfortowe, ale czuć w nim tę sportową duszę. Możemy przełączyć się w mode comfort. Tutaj zawieszenie będzie jeszcze bardziej komfortowe, będzie pozwalało nam się spokojnie krzączyć po załóżmy różnego rodzaju kostce brukowej oraz tryb race. W trybie race momentalnie redukuje się nam bieg, słyszymy wydech, tylko wystarczy muśnięcie gazu, aby stało się takie coś. Każde dotknięcie łopatki zmiany biegu powoduje uśmiech na naszej twarzy, powoduje to, że z tylnej części samochodu wydobywa się takie naprawdę zacne pierdnięcie z wydechu. Cztery rury naprawdę mają czym pierdnąć, mają czym oddychać. Auto niesamowicie brzmi, naprawdę brzmi niesamowicie. A więc teraz również, nie będę robił żadnych startów od 0 do 100, a taki zwykły start z tak zwanej rolki,
czyli jedziemy sobie 30 na godzinę. Celowo zmieniałem biegi szybciej na łopatkach niż chciałby to robić DSG, aby usłyszeć naprawdę ten strzelający wydech, który brzmi przepięknie. Tutaj radio, gdyż nie może być non-stop zmutowane, nie potrzeba radia. W trybie race ten wydech jest po prostu przepiękny. Brzmi niesamowicie. Czy RK ma jakieś wady? Dzięki temu, że mamy bardzo wygodne i bardzo dobrze trzymające na boki fotele kubełkowe, dość ciężko zapiąć pas. Standardowo, jakbyśmy chcieli naprawdę wygimnastykować się po ten pas. I już go mamy, więc wada, nie wada. Charakterystyka Golfa R po prostu dzięki temu, że mamy bardzo obszerne, trzymające nas na boki fotele kubełkowe. Bardzo fajnie trzymają nas również w udach. Tutaj bardzo wysoko wystające poduszki. Start, stop. Należy go wyłączać. Poza tym, co jeszcze w Golfie R może mieć jakieś wady? Może bagażnik, dzięki temu, że mamy tu 4Motion, bagażnik jest dość wysoki, w sumie jest na równo z progiem, ale kryje sobie koło, co prawda dojazdowe, ale koło. Żaden został naprawdę, żadne kompresorki, pianki, tudzież inne wypełniacze. Bardzo fajny element w Golfie, wiadomo, jest to wersja wyposażeniowa bardzo bogata, więc kamera cofania jest już tutaj w standardzie, ale sama kamera i umiejscowienie jest ciekawe. Jak otwierałem bagażnik ręcznie, przechylamy logo Volkswagena, pociągamy za nie, bagażnik się otwiera. Działa jako klamka. Natomiast pod tym zamkiem nie ma żadnej kamery. Pod znaczkiem jest jeszcze jedna klapka, z której to włącza się dopiero kamera. Więc kiedy cofamy, znaczek się lekko odchyla, a kamera pozwala nam widzieć dokładnie przestrzeń za samochodem. Bardzo fajny element, gustownie schowany pod logiem Volkswagena. Co mi się bardzo podoba. Auto przygotowane przez Jetronic jest, uważam, perfekcyjnie. Nie ma tu żadnych turbodziur, nie ma żadnych momentów, kiedy mamy jakieś niepokojące dźwięki z samochodu. Wszystko naprawdę jest jak fabryka. W przypadku Golfa R na pewno warto wspomnieć o zawieszeniu, które jest adaptacyjnym zawieszeniem. Czyli tutaj opcja Driving Mode, czyli DCC, bądź DCC. Mamy cztery opcje takie zaprogramowane, czyli Eco, Comfort, Normal oraz Race oraz opcję Individual. Możemy sobie dostroić pracę układu kierowniczego, pracę pedału gazu, przyspieszenia reakcji silnika na pedał gazu oraz pasy zawieszenia, co bardzo fajnie się sprawdza w jeździe w trasie. W trasie możemy sobie spokojnie, indywidualnie skonfigurować pracę silnika na przykład na tryb komfort bądź tryb normalny, a zawieszenia na tryb sportowy. Dzięki czemu auto jest bardzo bezpośrednie, prowadzi się naprawdę zero-jedynkowo, czyli każdy ruch kierownicy momentalnie jest przekładany na jezdnię. Także z tymi osiągami poniżej 4 sekund naprawdę może się narobić wstydu niejednemu właścicielowi samochodu w charakterystycznej barwie czerwonej bądź żółtej. Także jest to poniekąd sleeper. Jeżeli nie widzimy potężnego układu wydechowego, dużych hamulcy, sporych kół oraz nie znamy się na linii Volkswagena i dla innych to może być tylko, załóżmy, Golf Airline, ta osoba się bardzo mocno może zdziwić. Pamiętacie, jak pokazywałem w Kuprze pod maską taki ciekawy wężyk do płynu spryskiwaczy, gdzie jakiś Heinz bądź inny Deutsche Engineer zapomniał o dołączeniu tego wężyka? W Golfie jest identyczny. Pewnie wielu z Was ciekawi, ile pali RK. Seryjna RK nie wiem, ale ta RK, czyli w stage drugim, przy takiej jeździe na trybie ekologicznym, bądź na trybie komfortowym w mieście, no, te 9 litrów do 10 jest całkowicie osiągalne, tylko dosłownie wówczas jeździmy jak emeryt, muskamy pedał gazu. Przy jeździe dynamicznej, ale takiej nie szaleńczej, po prostu jeździe dynamicznej, czyli nie jesteśmy za wajdrogą, możemy spalić 15 litrów. Przy jeździe takiej już bardziej dynamicznej te 20 litrów jest całkowicie realne. Ale uważam, że przy tej mocy jazda delikatna w okolicach tych 10-11 litrów to jest bardzo przyzwoity wynik. Weźmy pod uwagę tutaj cztery koła, które są napędzane w tym samochodzie. Weźmy pod uwagę automatyczną skrzynię biegu, która z zasady ma wyższe spalanie,
uważam, że i tak jest to dobry wynik. Warto zaznaczyć, że już po tych modyfikacjach samochód seryjnie również, ale teraz tym bardziej powinien mieć tankowane paliwo tylko 18 oktanów.